Zaczniemy od turnieju Rolanda Garrosa. Wiem, że byłeś na miejscu, więc jak wrażenia? No, byłem dumny z tego, że jestem Polakiem, bo polski tenis w Paryżu był wielki przez tych parę dni. W zasadzie nawet więcej, bo mieliśmy emocje, polskie emocje od pierwszego do niemalże ostatniego dnia turnieju, bo przecież emocjonowaliśmy się najpierw eliminacjami turnieju seniorskiego, później wspaniałymi występami Magdy Frank, Huberta Hurkacza, naszych deblistów, a później aż niemal do samego końca wspaniałe występy Igi Świątek. Także no, to był wspaniały czas i też pokazał, w jakim miejscu jest polski tenis, bo z jednej strony no, mamy utytułowanych już zawodników, takich jak Agnieszka Radwańska, która niestety musiała opuścić Roland Garros, ale czy Łukasz Kubo, czy Marcin Matkowski, czy Ala Rosolska, czy tych zawodników takich jak Magda Linet, już usadowionych w światowym czubie, czy tych młodych, gniewnych, takich jak Magda Fręch, czy Hubert Hurkacz, którzy się przebijają bardzo z dużym impetem do pierwszej setki, no i świetną grupę juniorów, także przyjemnie było patrzeć, że mamy no, w zasadzie gdzie zawieszać nasze nadzieje na każdym polu. No właśnie, to porozmawiajmy o tej wschodzącej nadziei naszej, czyli Hubercie Hurkaczu. Odpadł Roland Garros i chwilę później wygrał Challenger w Poznaniu. Ogromny krok w przód, prawda? Tak, no to co się dzieje z tenisem Huberta przez ostatnie pół roku jest absolutnie spektakularne. Zresztą nie tylko z jego tenisem, on jako osoba bardzo się zmienił pozytywnie przez ostatnie pół roku. Nabrał pewności siebie, nabrał przekonania, od razu widać efekty. No ja miałem przyjemność oglądać jego dwa mecze w turnieju głównym. Jestem naprawdę zachwycony też tym, jak emocjonalnie poradził sobie w tych dwóch meczach. W meczu z Sandgrenem po dwóch setach była przerwa, po tej przerwie obraz gry się zmienił, Hubert mimo wszystko dopasował się do sytuacji, znalazł sposób na nową, inną, zmienioną taktykę przeciwnika. To było naprawdę, zrobiło na mnie duże wrażenie, że tak młody zawodnik pokazał spory zmysł taktyczny w trakcie tego meczu. No i później mecz z Ciliczem, gdzie no, Hubert pokazał, że jest w stanie wytrzymać presję gry na największym, jednym z największych kortów na świecie, z jednym z najlepszych tenisistów na świecie. I co więcej, no i jeszcze taką kropkę nad i postawił w Poznaniu, jakby udowadniając, że to nie był taki jednorazowy wyskok, także naprawdę wszystko, co dzieje się wokół Huberta w ostatnim czasie, jest bardzo pozytywne. Myślisz, że to efekt turnieju Rolanda Garrosa, że ten finał tak spektakularnie rozegrał Hubert 6-1, 6-1 z zawodnikiem z czołowej setki, no to jednak jest wyczyn. Na pewno tak, no wszystko to, co wydarzyło się w Paryżu, z całą pewnością dało Hubertowi takiego potężnego kopa, jeżeli chodzi o pewność siebie. Natomiast ja, patrząc na całą drogę Huberta, myślę, że w ogóle wszystko, co dzieje się w tym momencie, jest po prostu efektem lat mądrej, sensownej, konsekwentnej pracy, dobrej decyzji Huberta i ludzi wokół niego, także tutaj na pewno nie ma żadnego przypadku. Drugą naszą gwiazdą na Roland Garros była Iga Świątek. Emocjonowaliśmy się, tak jak wspomniałeś, do przedostatniego dnia turnieju jej występami. I w singlu świetnie, i w deblu, a jak to wyglądało z poziomu kortu, z poziomu trybun? Ja jeszcze tylko bym wspomniał o Magdzie Frank, no, która de facto no, osiągnęła taki sam wynik w singlu, jak i Hubert Hurkacz. Natomiast wracając do Igi, no, nie miałem już możliwości oglądania meczów Igi na żywo. Emocjonowałem się tak jak każdy inny kibic i cieszyłem się, że możemy oglądać naszą juniorkę na antenie ogólnopolskiej w telewizji. Natomiast no, Iga potwierdziła to, co wszyscy wiemy, że ma ogromny potencjał, ma przede wszystkim wspaniały charakter do sportu, ma taki killer instinct, taką umiejętność zdobywania najważniejszych punktów w najważniejszych momentach meczu. Z drugiej strony też na swój sposób pozytywne jest to, że w półfinale pokazała jeszcze pewne obszary, które wymagają doskonalenia, no bo to tylko pokazuje, że przy tych wynikach, które już ma i przy pewnych obszarach, które wciąż można poprawić, no jak to mówią Amerykanie, sky is the limit, czyli ciężko nawet sobie wyobrazić w tej chwili, gdzie jest taki sufit dla niej. Także tutaj no w tej chwili też jest duży ciężar na ludziach wokół niej. Bardzo dużo będzie zależało od decyzji dotyczących planów startowych, dotyczących szkolenia. Ale wierzę, że przy jakimś wsparciu tutaj też Polskiego Związku Tenisowego i przede wszystkim, tak jak mówię, no dużym ciężarze, który jest na ludziach wokół Igi, uda się tą karierą dobrze pokierować. No właśnie, bo Iga to nie jedyna nasza juniorka, która wystąpiła na Roland Garros. Dzięki pomocy ITF-u i PZT udało się też wysłać kilku innych juniorów do Paryża. No to chyba jest bardzo duże doświadczenie, czy dla Wojtka Marka, czy dla Daniela Michalskiego. Tak, no mieliśmy czwórkę naszych juniorów w turnieju w Paryżu, także to jest to już samo sobie to już jest wspaniałym wynikiem.
trochę pechowy zbieg okoliczności, jeżeli chodzi o Daniela Michalskiego, który kilka tygodni przed Paryżem, na który wiem, że jechał z dużymi nadziejami, odniósł dosyć poważną kontuzję i walczył z czasem, żeby w ogóle przygotować się do występu. Pozytywnie po raz kolejny w turnieju Wielkiego Szlema pokazał się Wojtek Marek. Zagrały też, tutaj powinienem skorygować, bo nie czwórka, a piątkę zawodników mieliśmy przecież, bo w eliminacjach zagrała jeszcze Ania Hertel i Stefa Rogozińska-Dzik, również w turnieju głównym, która jak lwica walczyła do końca o ten turniej główny i wyszarpała go sobie tydzień wcześniej w Belgii. Także tak, no to jest niesamowicie pozytywne, że za tą trójką naszych zawodowych, już młodych tenisistów, Hubert, Magda i Kamil Majszak, idą następni i z dużą taką sportową bezczelnością zaczynają sobie radzić na tych największych tenisowych kortach. Największe tenisowe korty to oczywiście Wielkie Szlemy, ale przecież są też turnieje Tennis Europe. Mieliśmy okazję obserwować czołówkę w Polsce. Tak, no ta wiosna zawsze jest fajna w Polsce, bo to jest cykl turniejów Tennis Europe w Polsce, który w tym roku nadaliśmy taką nazwę turniejów o Puchar Polski. Wszystkie te imprezy są, wspieramy jako Polski Związek Tenisowy. No i uważam, że dają one doskonały poligon dla gry z zawodnikami z zagranicy, dla naszych polskich młodych tenisistów. Wyniki jak na razie są świetne, bo jak do tej pory 5 turniejów Tennis Europe mieliśmy w Polsce, w tych 5 turniejach 5 zwycięstw singlowych Polaków, 4 po stronie dziewczynek, jedna u chłopców. Natomiast cieszy to, że od pewnego czasu te turnieje są już nie tylko takim elementem zbierania doświadczeń, ale no nasi tenisiści młodzi są coraz mniej gościnni i coraz częściej puchary zostają w Polsce. To jeszcze na koniec zapytam Cię o najbliższe tygodnie. Gra na trawie, sprzyjająca polskim tenisistom, chociaż w sumie to sami mówią, że nie wiedzą dlaczego, bo w Polsce za bardzo nie mamy kortów trawiastych, ale Agnieszka Radwańska i Łukasz Kubot zawsze sobie świetnie na trawie radzili. Hubert Hurkacz chyba też ma tenis dostosowany do nawierzchni trawiastej. No my Polacy mamy taką przekorną naturę, więc lubimy robić to, czego nikt się po nas nie spodziewa. No rzeczywiście jest to jakiś ewenement, prawda, że w kraju, w którym według mojej wiedzy są 2 korty trawiaste, nasi zawodnicy zawsze na tych kortach trawiastych sobie bardzo dobrze radzą. Faktycznie jest to pewne wyzwanie logistyczne, pomóc naszym zawodnikom przygotować się do gry na trawie przy tych warunkach, które mamy. Natomiast rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że w Londynie znowu będziemy mieli bardzo silną liczebnie reprezentację. Mam nadzieję, że z tej liczby wyjdzie również dobry wynik i to zarówno w turnieju juniorskim, jak i seniorskim.